Karol, Daniel Egge z nami. Karol, wreszcie rozmawiamy w pozytywnych nastrojach. Pod Beskidzie wygrywa kolejny sparing, strzeliłeś drugą bramkę. Jak skomentowałbyś dzisiejsze zawody? No na pewno ciężki rywal, postawił nam tutaj ciężkie warunki, bardzo dobry zespół, oczywiście się cieszymy ze zwycięstwa, fajnie, że drugi sparing wygrany, to na pewno buduje morale zespołu. Dokładnie. To był pierwszy mecz w historii, który Podbeskidzie wygrało z Żyliną. Do tej pory ze słowackim zespołem przegrywaliśmy. Ta pierwsza połowa też nie była łatwa dzisiaj w naszym wykonaniu, ale ważne, że przetrwaliśmy to i pokazaliśmy, że dobrze gramy w obronie, potrafimy przetrwać trudne momenty bez straty gola i potem wykorzystaliśmy to, co nam się nadarzyło z przodu. No tak, na pewno to był trudny rywal, postawił ciężkie warunki, nas cieszy zwycięstwo, drugie już w sparingu z rzędu, także to na pewno zbuduje morale zespołu. No właśnie, te morale będą potrzebne również podczas obozu, na który się wybieracie, na zgrupowanie do Chorwacji. Tam też również zagracie dwa mecze sparingowe. Jakieś konkretne plany przed zespołem, które stoją w trakcie obozu? Na pewno tak jak do tej pory. Ciężka praca i tylko w tym kierunku musimy zmierzać. Ciężką pracą do sukcesu. Wiadomo, jaki jest cel. Wszyscy o tym bardzo mocno myślą i będą dążyć, żeby ten cel realizować. Super. Raz jeszcze gratuluję zwycięstwa i wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Tak jest, panowie! Co ci powiedzieć? Brawo, Guccio! Brawo, Guccio!